Okej, Mariusz, to ja poczekam tutaj na zamówienie, a ty idź po wózek dla Marcelka, bo zrobi się późno i nie będzie mu się chciało iść na nóżkach. Trochę jest jednak do tego auta, kawałeczek jest. Serio, muszę iść, to tak wcale blisko nie jest. No idź, no i właśnie jest kawałek, i jemu też nie będzie się chciał iść. Dobra, dobra, idę. A i tak musimy czekać. Okej, dobra, idę, no, no idę. Mama, zadzwoń do taty i powiedz mu, żebym wziął powerbanka z auta, bo mi się telefon teraz wyczerpia. Już dzwonię. Aha. Zostawił. Podaj mi plecak. Tata zostawił telefon. No to musisz poczekać, Lenka. Musisz poczekać, aż tata wróci, okej? Okay? A mogę iść do niego? Nie, Lenka, bo auto jest daleko. Nie pozwolę. No ale mama, przyjrzysz tylko w sobie, wiem, gdzie on jest. Ale jest daleko, auto boję się. Zobacz, już jest późno. Ale na serio mi się nie stanie, przyjdę do ciebie. Nie, Lenka, ja się boję. Ja muszę tutaj czekać znowu na zamówienie, nie mogę z tobą iść teraz. Ale dobra, ale wiesz, sobie wiem, gdzie jest auto, mi się nie stanie. Bo na pewno wiem, gdzie jest tata, jakby go nie było, to znowu się wrócę do was. Lenka, po co ci już teraz w tej chwili telefon? Później sobie to wszystko ponagrywasz. Ale ja muszę nagrać takiego bardzo fajnego TikToka w Warszawie. I jak zajdzie słońce, to już nie będzie tak fajnie. A w ogóle wezmę telefon, to są mi jeszcze parę procent. Więc jak coś będzie się działo, na przykład jak się zgubię, to do ciebie zadzwonię. No dobra, Lenka, no to zgadzam się, tylko naprawdę proszę cię, idź prosto do taty, nic po drodze nie nagrywaj, bo naprawdę nie podoba mi się ten pomysł. Naprawdę wolałabym, żebyś tu poczekała. Tak, okej, będzie dobrze, idę, pa! Pa, tylko wróć, uważaj na siebie. Okej, muszę iść do taty. Ale mama mówiła, że żadnego kręca w toku. 100% jest, coś jeszcze uda nakręcić. Wiesz, gdzie jestem. No skąd mam być gdzieś, Lenka, jak przecież stoi, wsiadłem z wózkiem, no.
miałam. Jest, no jak to? Gorąco. Dawno już było to? No dawno, no, z 20 minut. Tak. Zaraz jak już wsiadłem? Ja nie mogę, ja już mi się odechodzę. Dzwoniłeś? Dzwoniłam kilka razy, ale nie jest nieosiągalny, padł jej pewnie, przecież poszła po powerbanka i ja już mi się plącze język w ogóle, no. Boże, no to musimy jej szukać, albo coś, no. Szybko, zostaw to zamówienie i idziemy. Ja cię nie mogę, ale jaja. Dobra, szybko. No gdzie mamy iść? W tą stronę? Ale w ogóle gdzie teraz mam 20 kłopotów. A nie widziałaś, gdzie poszła w tą stronę? No to ciebie miałaś, w tą stronę, gdzie auto jest. Idziemy tam, czy w inną stronę? Ja nie wiem, ale ona miała iść prosto, nic nie robi, pewnie coś zaczęła na... Dobra, pójdziemy w stronę auta, a nie to będzie przeszkadzić, gdzie idziemy. Dobra, idziemy. Kogoś by powiedzieć, żeby zadzwonić do mamy lub taty, ale nie pamiętam przecież numeru, no nie. Tato, to chyba Lenka. Jaka Lenka? No z kanału Hej Tato Lenka. Niemożliwe, gdzie? No tu. Okay, rzeczywiście. Lenka, to ty? Lenka! O, ale cześć! Lenka, co tu robisz? Słuchaj, przyjechałam do Warszawy z rodzicami, do telewizji. No i poszliśmy pospacerować sobie po Warszawie. Chciałam iść do taty. No i się zgubiłam! Padł mi telefon i nie mam jak zadzwonić do rodziców. Boże, to straszne, co mówisz. To musiało być przeokropne. No wiem, to była masakra, spanikowałam i nie wiedziałam, co zrobić, ale dobrze, że przyszliście. Lenka, masz szczęście. Mój tata ma numer do twoich rodziców i zaraz do nich zadzwoni. Ojejku, Lenka, jakie szczęście, że się z tobą spotkałam. Okej, Lenka, to dzwonimy do twoich rodziców. Okej. Jest, działa, jest, no. Hej. Mi się ściemnia, no. Ja nie wiem, ja muszę zadzwonić na policję. Nie, ja się bo... Jezu, no. Nie, no nie mu. No szukamy wszędzie, chodzimy i nic nie ma. Ty, może tam jeszcze, albo w tom, ja no już wszędzie byliśmy, nie wiem. Ktoś dzwoni, poczekaj. Jezu. Rafał? Jak to Rafał? Rafał, no. Halo? Rafał? Ja nie mu. No tak, już szukamy Lenki. Jezu. Rafał, już Lenkę znalazł. Boże święty, jakim cudem! Boże... Szli za Melką i ją spotkali po prostu! Ja nie mogę! Jezu, gdzie jesteście? Boże, koło hotelu Nowotel! Na ciebie, dobra! Jezu! Boże! Jezu! Znalazłaście! Boże święty! Jaka ulga! Jesteś tam! Co, telefon ci padł? Ojojo! Lenka! O, to nieważne, ważne, że jesteś. Nie zostawisz się. Jezu. Amelka! Masz szczęście, Lenka, że masz koleżankę w Warszawie! Boże, jakie szczęście! Ja nie wiem, ja po prostu... Nogi mi się trzęsą. Amelka! Dziękuję! Bardzo lepiej. Dzięki, Amelka! Super! Jezu! Boże, dzięki, Rafał! Jezu! Dzięki. Ale fuj. Dobrze, że się znaleźliście. Nie. Jezu, chłopie, Lenka. A się działo. Trochę strachu. Nie. No trochę strachu, trochę strachu. Nie. To świetnie, ale mi tak. Ale zobaczcie, jakie szczęście, że szliśmy akurat tędy. Mega niesamowite szczęście, naprawdę, dzięki. Pamiętajcie, że w obcych miejscach nigdy nie oddalajcie się od rodziców, bo można się zagubić. Dokładnie tak. Słuchajcie rodziców i życzymy wam bezpiecznych wakacji i w ogóle bezpiecznych na co dzień. Okej, to w ogóle się superowe Znalezione! Znalezione! Łapki do góry! Trzymajcie się, pa! Okej, no to teraz z moją koleżanką i z jej tatą, no i z moimi rodzicami.
Kiszkiem idziemy na miasto.